Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Lasy państwowe to niekwestionowane dobro narodowe, dobro każdego Polaka. Były zakusy ze strony Platformy Obywatelskiej i PSL-u, aby dużą część lasów państwowych sprywatyzować, ale Polacy im na to nie pozwolili. Trzeba być dumnym, że miliony Polaków podpisało się pod protestami, aby nie prywatyzować lasów państwowych. Trzeba się cieszyć, że wszyscy Polacy mogą korzystać z piękna polskich lasów, a wiemy, że w wielu krajach Unii Europejskiej takiej możliwości nie mają. Ale lasy państwowe to też wielki producent i sprzedawca drewna. Panie dyrektorze, jaki procent drzewa z lasów państwowych został sprzedany za granicę? Na przykład w 2011-2012. Czy lasy państwowe dbają o polskiego przedsiębiorcę, szczególnie tego małego i średniego, dbając, aby przy kupnie drzewa nie musiał konkurować z potężnymi kupcami z zagranicy? Czy polscy przedsiębiorcy mają taki samo łatwy dostęp do surowca drzewnego, drzewnego w krajach Unii Europejskiej, jak ci z zagranicy u nas? Podpowiem panu, panie dyrektorze. Przedsiębiorcy w zasadzie nie mają możliwości kupna drewna, na przykład w Niemczech, bo tam pierwszeństwo mają oczywiście Niemcy. Przemysł drzewny daje w Polsce zatrudnienie 260 tysiącom ludzi i ich rodzinom. Lasy państwowe muszą o tym pamiętać, bo to od polityki sprzedaży drzewa zależy, czy na przykład przemysł meblarski będzie się nadal rozwijał i stwarzał nowe miejsca pracy tu w Polsce. Czy utrzyma pozycję czwartego eksportera na świecie i trzeciego dostawcę na rynki Unii Europejskiej? Dziękuję.